Dzień dobry. Chciałabym Państwa powitać na czerwcowej promocji książki, książek pracowników Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych. Dzisiaj naszym gościem jest dr Piotr Wajzek z Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu. A głównymi bohaterami spotkania są jego książki. Książka wydana w zeszłym roku, 2015, Izrael Płaski i świeża książka Wybór wierszy polsko-izraelskiego poety Stanisława Jeruszuły-Wygockiego. O tym dzisiaj porozmawiamy, a spotkanie będę prowadziła ja, czyli Magdalena Kozłowska. I właśnie, pierwsze pytanie, to co łączy te dwie książki, to Izrael bezsprzecznie. Tak. Chciałam zapytać, jak wyglądał Izrael tych dwóch twórców, Izrael Marka Chłaski, kiedy on przebywał w Izraelu i jak wtedy ten kraj wyglądał? Marek Chłasko przyjeżdżał pod koniec, na przykład lat 50. i 60. do Izraela. Przyjeżdża jako turysta, to chyba może źle powiedziałam, on nie lubił turystów. W ogóle nie lubił turystów i dawał temu wyraz w swojej prozie wielokrotnie. Natomiast Stanisław Wygocki jest emigrantem, wygnańcem w roku 68. Czyli dekadę później. Jest to 10 lat później. Chłasko chłonął Izrael. Chłasko nie był Żydem. Przyjechał do Izraela licząc na to, że wróci do Polski. Zresztą znaczną część energii spożytkował na to, aby w polskim konsulacie uzyskać wizę powrotną, wizę wjazdową do Polski, te jego dyskusje z konsulem Blidem, to już przechodzą do historii, także literatury. Choć tak na marginesie, te jego płacze, lamenty w listach w pięknych dwudziestoletnich, że oto nie pozwolono mu wrócić do Polski, są nieweryfikowane, dlatego że on nigdy nie podjął próby wrócenia do Polski. Film wyjechał z Izraela po kilkuletnim pobycie po Stanach Zjednoczonych, bo był także w Niemczech przez długi czas. Ale nigdy nie stanął na granicy, także my nie wiemy, czy mu pozwolono wrócić. Natomiast Wygocki był nieszczęśnikiem. To była postać wielokrotnie przez los doświadczona tragicznie. To jest ofiara zagłady Żydów, czy z ocaleńcem, tak? Ale trudno mówić, że ocaleniec nie jest ofiarą, prawda? I później ten zamieszkały w języku polskim poeta i prozaik. Zostaje w roku 68 wygnany z Polski, z Warszawy Gdańskiej jedzie do Izraela i tam rzeczywiście do 90 któregoś roku, chyba w 92 umiera, pozostaje. Podejmuje próby przyjazdu do Polski. Już nawet nie mówię powrotu na stałe, ale przyjazdu. Jest taki moment, kiedy jedzie na północ i czeka w Wiedniu na pozwolenie na wjazd, nie uzyskuje tego. I on mu zweryfikował to, jemu nie pozwolono mu wrócić do Polski w latach 80. Nawet w latach 80. Izrael wygląda, odpowiadając na pytanie, Izrael to już zupełnie inny, jest ten Izrael, z pochłoną Izraela tego wieloetnicznego, prawda? Ten kraj złożony z emigrantów z czterech stron świata. W wieży Babel, tak, bo to jeszcze był Izrael, gdzie język hebrajski ponad wszelką wątpliwość jest już święci triumfy, tak? Jest już językiem potocznym, jest językiem zakorzenionym i głównym, ale emigranci przywożą swoje języki, prawda? Tak naprawdę dopiero w drugim pokoleniu zaczynają mówić, nasze dzieci emigranci, wnuki emigrantów zaczynają mówić po hebrajsku, już oni są zabrani, nie są hebrajskojęzyczni. Chłasko w swojej prozie w ogóle nie używał hebrajskiego, używał dwóch słów hebrajskich. Chława, to jest jedno zdanie, które przedstawił na łamach swojej prozy, ale nie używał słowa Tora, ani słowa Erec, prawda? Jeżeli już to używał rosyjskiego języka. Znaczy dawał, oczywiście to język polski udaje język bohaterów. Oni wszyscy są w większości Izraelczykami, emigrantami do Izraela. Natomiast jeżeli pozwalał mówić innym językiem bohaterom, to właśnie rosyjski przepraszam, angielski. Hebrajski tu się nie dostał. Wygocki z kolei, emigrant wygodny, czy wygnaniec emigrant, to jest słowo emigrant marcowi z luteranizmem, nie chciałbym go używać. Ten nieszczęsny wygnaniec
nigdy się hebrajskiego nie nauczył. On wchodził w ten świat literacki, polsko-izraelski, był bardzo bogaty. Zresztą niedawno, no nie wiem, kilka lat temu ukazała się znakomita monografia Karoliny Fanulskiej-Ciesielskiej dotyczącej tego życia literackiego. Później pokłosiem tego, można powiedzieć, tej monografii była wydana ze Sławomirem Żurkiem, słownik pisarzy polsko-izraelskich. To jest panteon kilkudziesięciu osób, różnie zaangażowanych, przeważnie piszących wyłącznie po polsku, niektórzy także po izraelsku. I Wygocki w ten świat wszedł, ale był nieszczęśliwy. On był mieszkańcem języka polskiego, on szukał polskiego odbiorcy, znajdował pewien substytut polskiego odbiorcy w Izraelu. Później wszystkie swoje rzeczy publikował w Londynie. Raczej, prawda? Czyli wszystkie te trzy tomy wierszy, które się ukazały po emigracji do Izraelu, się ukazały w Londynie. Ale od polskiego czytelnika jest odcięty to bardzo skutecznie. To jest jego powód jego cierpienia. No właśnie, ale jeszcze powracając jakby do mojego pytania, jego clue. Jaki był to Izrael? Prawda? W latach 50. jest to zupełnie świeży projekt, który zaczyna dopiero żyć i istnieć na arenie światowej. W jaki sposób konfrontuje się Chłasko z tym? Czy on się w ogóle do tego odnosi w jakiś sposób, do tego projektu państwowego? Chłasce Izrael imponuje. Imponuje ta surowość Izraela. Imponuje mu to, że imponuje mu Sabra, człowiek urodzony tam, który jest takim ideałem mężczyzny, ideałem kobiety dla niego. Silny, ogorzały, człowiek pracy umięśniony, prawda, także samodzielny. Imponuje mu bardzo i armia izraelska. Wielokrotne aluzje w prozie jego bohaterów, jego wypowiedzi do bohaterów tutaj o tym świadczą. Natomiast sam poznanie Izraela także od jak kot w mysiej dziurze trochę się zachowuje. My nie mamy biografii izraelskiej Chłaski. On bardzo chętnie napisał taką biografię, tylko proszę mi wybaczyć tę trywialność, ale potrzebowałem 200 tysięcy złotych. Chłasko, pisarz wyklęty. O, może taki grant, jak ten grant zatytułował. Dlatego żyjemy w świecie półsłówek, plotek, informacji niesprawdzonych, sprzecznych ze sobą relacji. Są tacy, którzy twierdzą, że Chłasko wszedł w Izrael tego przełomu lat 50. i 60. w półświatek przestępczy. Żadnego dowodu na to większego nie mamy. Ponad wszelką wątpliwość żył tak jak w Polsce, to znaczy wiódł życie takiego inteligentnego koszarka, można powiedzieć. Znał wszystkie knajpy w Izraelu. Topografia Tel Awiwu, którą przedstawił w Brudnych Czynach, którą przedstawił w tych swoich małych powieściach, prawda, Nawrócony w Jaffie, czy Drugie zabicie psa, czy w opowiadaniach łącznie z tym opowiadaniem w Dzień Śmierci Jego, chyba najznakomitszym. Topografia Tel Awiwu, tamtego śródmieścia, Tel Awiwu, tych bulwarów przy Morzu Śródziemnym są spina znakomicie. My możemy iść śladem knajp, tylko przysiadek, prawda? To był Sztoka 68, tak? Goldstara, prawda? To był taki Izrael to poznał. W tej chwili się wydaje, że dominującą narracją o obecności Chłaski w Izraelu dają państwo prasowie, jego przyjaciele znakomici. I ta opowieść jest wiarygodna. Ale to trzeba wszystko zebrać. Tą biografię Chłaską nie tylko izraelską. Trzeba napisać od nowa. Mamy biografię Andrzeja Przyrzewskiego, kuzyna. Niedawno zmarłego w Tychach, w Gliwicach. Ale to jest biografia jednak rodzinna. Nie jest to biografia literacka, prawda? Czy historyczno-literacka. Ja ją bardzo cenię, ale trzeba ją napisać na nowo. A ten izraelski epizod, czy w ogóle ten epizod wygnańczy Chłaski, że tak mogę powiedzieć, emigracyjny, tutaj powinien być wręcz głównym bohaterem tej powieści. Jednym z głównych. Tak, czyli mówisz tu o fascynacji Chłaski Izraelem, a co z Wygockim? Bo on znajduje się tam niejako na siłę. Wygocki był awangardem izraelskim. To znaczy tak, on bardzo źle przeżył. To był ideowy komunista. Pierwsze tomiki jego prozy, tomiki jego prozy, czy wiersze, są to zaangażowane teksty pisane przez komunistę. Rzeczywiście tą estetykę socrealizmu także podkupił. Zresztą w niektórych momentach doprowadził do mistrzostwa. To nie jest tak, że socrealizm to jest
synonimem tandety literackiej, więc tak nie jest. Na pewno nie jest tak u Wygockiego. W roku 56, znaczy, ta odwierzch, która nadeszła, objęła jego, prawda? On był absolutnie rozczarowany tą zepsutą rewolucją, prawda? Tym komunizmem w Polsce, pseudokomunizmem, którego doświadczył. Nie o taki walczył. Przed wojną siedział w więzieniach, wyrzucony z gimnazjum, uwięziony. Zatem miał na taki tym ideowym komunistą, prawda? Który też był trochę solą wokół tych beznamiętnych pseudokomunistów. Napisał taką powieść rozliczeniową jeszcze w Polsce, zatrzymany do wyjaśnienia. Ta powieść została wstrzymana, ona została opublikowana, ale nie została nigdy, nie doszła nigdy w obieg, została zarekwirowana. Później, po latach, kilku napisał, chyba już widzę, tak, już widzę, na pewno napisał powieść, Pieski został pisarzem. Ale gdy przyjechał do Izraela, to chciałem powiedzieć, to środowisko literackie, które było lewicowe, dużo bliżej, ale nie komunizujące, kazało mu składać samokrytykę. Czyli z jednej strony był szykanowany w Polsce jako ideowy komunista, który rozczarował systemem. Ja wtedy nic nie mogłem zagłaść, prawda? Bo to jest jego najważniejsze doświadczenie. A później w Izraelu musiał składać samokrytykę z tego swojego ideowego zaangażowania, prawda? To myślę było dla niego ważnym takim momentem, kiedy on się odsunął. Czyli zawsze funkcjonował w tym środowisku. Zawsze coś publikował, prawda? Że te trzy znakomite tomy wierszy z podróżą zimową na czele, z pożegnaniem napisał właśnie w Izraelu. Ale był takim outsiderem. No i tęsknił. Przecież te wiersze, to może zaraz jakieś przeczytam. Te wiersze to są wiersze o tęsknocie. One, to się dzieje w Izraelu. Ten Zitzin Leben jego jest izraelski, ale tęsknota jest za Polską właśnie, prawda? Gdzieś patrzy przez morze, wysiaduje. Ja sobie wyobrażam. Ta polska emigracja była taka. Część rzeczywiście polskich Żydów, mówię tych pogorzelców pozagładowych, prawda? Zwłaszcza z lat 40. później do Jaligo Mukosu, że oni często wgryzają się w Izrael, uczą się języka, idą do kibucu, do Moszawy gdzieś tam i chcą być Izraelczykami. Budują ten kraj, to też oczywiście im się wytyka, że przyjechali za późno, na gotowe i tak dalej, jak to zwykle. Niemniej jednak chcą być Izraelczykami. Znaczy to jest część, która zostaje negatami. Oni są czytelnikami tychże księgarni polskich, zwłaszcza jednej, najsłynniejszej. To oni przesiadują i piją alkohol na Rębiego czy na Hayarkon i patrzą w morze. I Wygocki był taki właśnie. Czyli to jest i ten Izrael płaski, i Izrael Wygockiego, to jest jednak Izrael metropolii, nie Izrael. Nie, w żadnym wypadku. To znaczy, Płasko był w kibucu kiedyś, bywał w kibucu. Na pewno opisuje ten epizod Monika Żeromska. On tylko przyjechał do Izraela. Przyjechał jako, proszę uważać, to słowo celebryta. Witali go dziennikarze, to środowisko prasy polskojęzycznej, izraelskiej prasy jest wtedy dosyć silne. Witają go jako przybysza z żelaznej kultury, przecież on przyjeżdża, był przez jakiś czas w Paryżu, prawda? Tam też doświadczył zainteresowania, ale Izrael jest bezprecedensowy, można powiedzieć. Przyjeżdża, ląduje, jest zaciekawienie im jest niezwykle duże. Później z Janem Rojewskim jadą do kibucu, aby poznać życie, to jest Izrael od tej strony, prawda? No, kibuc jest znakiem filmowym, prawda? Izrael, zresztą w tamtych czasach. No tak. Jadą poznać, natomiast okazuje się, że zostali wyrzuceni na 3 dni. Dlatego, że po pierwsze, pielgrzymki dziennikarze nie ustają, po drugie, wysyłają kibucników po alkohol. To nie jest wcale łatwe, to jest, nie było łatwo w kibucu alkoholu, jak widać. I rzeczywiście dostaje to jest lewicowy kibuc, oczywiście jak większość, i dostaje taką sugestię, żeby się wynieść. Monika Żeromska, która wówczas także była w Izraelu, bardzo negatywnie opisuje Płaskę. I także ten pobyt w kibucu jego, prawda, ale to chyba tyle. Ja nie wiem, czy to jest taki epizod, tak. To jest Izrael Tel Aviv, to jest Izrael Haify, to jest Izrael Eliatu, to jest Izrael Jaffy, prawda, tak. To jest Izrael Miński, pan przykład. A Jerozolima? Nie istnieje w jego prozie Jerozolima jako rzeczywistość. Nigdy nie wprowadził żadnej postaci za rogatki Jerozolimy.
Natomiast Jerozolima jest w sferze mitu żyje, w postaci łaski. To znaczy tam sutenę naprawdę dobrze zarabia. Tam prostytutce się płaci podwójne uposażenie, tak, za tę usługę wykonywaną. W Izraelu jakaś jedna z postaci dokonała największego przekrętu w swoim życiu. Już nigdy się później nie powtórzył. W Jerozolimie jest taniej niż w innych miastach. Ale żadna z postaci nie przekroczyła granicy tylko jednej. Mianowicie wypadku samochodowy. Zresztą wypadek samochodowy, czyli wypadek ciężarówki, który był jego dramatyczny opis w nawróconym Jaffie, możemy przeczytać. Ten okaleczony człowiek, ten okaleczony kierowca, to jest wypadek, ale też próba morderstwa zaraz. On prawdopodobnie zostanie przywieziony do jerozolimskiego szpitala, przynajmniej stamtąd przyjeżdża karetka. No i tyle. Także do Jerozolimy, tak, Ewa, prostytutka, namawia swojego przyjaciela i zarazem początkującego sutenera, żeby pojechać do Jerozolimy. Bo tam wszystko jest łatwiejsze. Ale nigdy nie pojadę. Ewa wyskoczy na bruk, a sutener z wyrzutami sumienia zostanie w Tel Awiwie. Czyli nie osiągnięto Syjonu. Nie. Tak, w tym znaczeniu nie. To już symboliczne rzeczywiście jest. Mówiłeś o Wodockim i oczywiście zagłada jest tutaj kluczowym elementem jego biografii, która ma potem wpływ na dalszą twórczość, ale wiem, że w Izraelu podejście do zagłady było specyficzne. Więc jak on się też do tego ustosunkował? Wodocki przyjeżdża po procesie Eichmana. To już jest zmiana dosyć duża. Ona jest ewolucyjna, ale jednak radykalna. Proces Eichmana jest śledzony przez całe społeczeństwo i te indywidualne relacje Kacetnika czy Kioselewski, one przechodzą jednak w opinii publicznej jako coś istotnego, coś dramatycznego. To już nie mówi się o zagładzie, narracja ocaleńców jako o historiach, które nie powinny się zdarzyć. Nikt już nie wzbudza, bo już nie mówi o sztabkach. To już nie ten czas. Także Wygocki ze swoim doświadczeniem, zwłaszcza wśród Polaków, którzy mieli takie samo, prawda? Nie miałby z artykułowaniem jego żadnego problemu. Jego wiersze cały czas ten epizod zagładowy się przewijał. Przeżył dramat, przeżył tragedię, dlatego że z będzińskiego getta był wwieziony na rampę w Auschwitz razem z żoną i córką. Mieli swoje porcje luminary. Wygocki je źle jednak wyporcjował. Pozwolił zasnąć, a może nawet umrzeć, żonie i córce w wagonie. Ale dla niego nie wystarczy. I ten dramat przewija się w jego wierszach wciąż. Obsesja kolei żelaznych, obsesja dworców kolejowych, strach przed dźwiękiem kół, do ostatniego wiersza. Ale o paradoksie, Wygocki pisał także dla dzieci, napisał taką książkę, odwiedził mnie żyrafa, ale napisał też taką książeczkę dla dzieci, lubię dworce kolejowe. I w tym zalewie wierszy zatytułowanych Lokomotywa, dedykowanego Tuwimowi, czy z aluzji do Tuwima, tych wierszach, w których Kolej Żelazna jest bohaterką, albo już osnową, tłem wiersza, tej liryki, tych trenów, mamy taki oto dla dzieci, rymowaną książeczkę. Tak, zagłada to jest dla niego, może ja przeczytam, tak, dobrze, proszę. Wiesz, z tych tomów izraelskich, ten wielki wyrzut sumienia, dręczący i w prozie, i w poezji, i w Polsce, i w Izraelu. Po co odszedłem? Po co odszedłem od was wtedy, moi umarli? Mogłem pozostać wtedy na rampie, moi umarli. Tamten aptekarz dobrze nam życzył, moi umarli. Mało trucizny starczyć na troje. Miało trucizny starczyć na troje, moi umarli. Źle rozdzieliłem, widać, te dawki, moi umarli. I ciężką winę dźwigam tak długo, moi umarli. Mogłem pozostać wtedy z wami, moi umarli. Lecz po raz wtóry dotrzeć nie mogę.
moi umarli. To jest chyba taka żałosny trend, który stawia go na tej samej płaszczyźnie, co wielu innych ocaleńców. Głównym odnoszeniem się do przeszłości jest poczucie, że przeżyli. Ten tom ukazał się w Bibliotece Zapomnianych Poetów. Czy można powiedzieć, że Wygodzki jest też znaczy, że mówiłeś, że był outsiderem w Izraelu? Czy w ogóle jakieś próby tłumaczenia go na hebrajski były? Ostatnie opowiadania są dostępne tylko po hebrajsku. Nie ma ich tłumaczeń na polski, skoro to znaczy, że dzisiaj jakieś oryginały są. Ja czekam na monografię dr Moniki Zaręby-Szabłowskiej. Ona się, słyszałem ją kilkakrotnie w różnych miejscach, zapowiada się znakomicie ta monografia. I będziemy wtedy wszystko wiedzieć. Wszystkie te szczegóły, prawda? Z archiwów rodzinnych, prawda? Z archiwów, w których Wygodzki zostawił jakiś ślad. To jest taka dobra historyczno-literacka praca, czy zapowiada. Natomiast Wygodzki nie pisał po hebrajsku w ogóle. To mało który z tych autorów. Znajdujących w słowniku Famulskiej, Ciesielskiej i Żurka i zdecydował się pisać po hebrajsku. No to Iri Kamil, tak? Miriam Makabia jakieś teksty hebrajskie daje. Natomiast to są wyjątki. I on się w ogóle nie odważył pisać po hebrajsku. Zresztą wyjeżdżał, no jest 1907 rocznie. Jechał 61 lat do Izraela, to już za późno jest, żeby nie tyle nauczyć się języka, co pisać w języku obcym, prawda? On się nie nauczył w ogóle języka, nie mówił po hebrajsku. Także ta jego przygoda literacka, tak ponura, ona była zakorzeniona w języku polskim całkowicie. No i można go zaliczyć zdecydowanie też literaturę polsko-izraelską, to jest dobrze poznawane. Ten słownik, o którym wspominałem, to jest sprawa, jeżeli tam mówić rozwojowa, to znaczy ja liczę na następne hasło, prawda? Sam kilka bym chętnie tam dopisał, podebrał. To ważne zjawisko, Polacy w Izraelu, prawda? I twórczość po polskojęzycznym w Izraelu. Czyli można powiedzieć, że funkcjonował on w pewnej chwili tylko bańce w Izraelu, nieobecny w dyskursie hebrajskojęzycznym, piszący tylko dla polskojęzycznych Izraelczyków. Ale też jej los, też tych innych polskich Żydów, którzy pisali po polsku. Oni mieli swoje nowiny kurier, mieli swoje periodyki, mieli swoje życie literackie. I dostawali się do dyskursu hebrajskojęzycznego. A to ten pokazał Haaretz, a tamten był wydawcą, ten był literatem piszącym w dwóch językach. Ale generalnie to, co pisali po polsku, było głównie dostępne dla tych czytelników. Nie zapominajmy, że gdy Chłasko był w Izraelu, to życie polskojęzyczne ma kwitło. Wygodzki przyjechał, ono jeszcze nie umierało. Prawda? Ono jeszcze dzisiaj żyje, prawda? Jeszcze dzisiaj mamy Halina Wirenią, prawda? Jeszcze dzisiaj mamy Jurika, prawda? Mamy Towarzystwo też Krakowian. Mamy Towarzystwo Krakowian, mamy Ziomkowska, prawda? Także to życie już, ja nie mówię literackie, ale polskojęzyczne, ono funkcjonuje, choć no odchodzi powoli, prawda, raz z autorami. Natomiast w latach 60. to był jeden z ważniejszych języków, nie hebrajskich wówczas w Izraelu. I jak on się żegna z Izraelem? W sensie umiera. Biwa Kain, w tym Gusz Dan, niedaleko Tel Awiwu. I pozbawiony, tak mówimy, tej możliwości przyjazdu do Polski, taką próbę podjął. I no, umiera tak losowo niezapomniany. Umiera zapomniany. Zainteresowanie Wygodzkim są lata 2000. Dopiero szczęście, że Piotr Winstein zdecydował się włączyć do tej swojej serii i także jego tom. Żydowscy poeci są dobrze reprezentowani. Nie może żydowski poeci się szybciej zapomina, nie wiem dlaczego. Oni są tutaj dobrze reprezentowani. Od Jana Śpiewaka po Stefana Pomera, czy teraz Władysława Kadasiewicza był żydowsko-polskim pisarzem piszącym po rosyjsku. Także ta seria godna podziwu jest. To jest godna podziwu seria. I chwała Lubelskiej Bramie Grodzkiej, że bierze na siebie ten trud wydawniczy, nie pytając o zyski. A rozumiem, że Wygodzkiego wybrałeś sobie sam.
Nie, to jest tamta konferencja. To nic nie dało, nie wiecie, co mi zaproponować. Także znamy się wiele lat, więc wiedział, że to jest dobra propozycja dla mnie. Ja znam dobrze prozę wcześniej, bo też czytałem te wiersze, ale wczytałem się nie naprawdę rok temu i pokłosiem jeszcze tego tych wierszy wybrany będzie wiersz o Izraelu. Z Izraelem w tle, prawda? Także chciałbym... Czy mógłbyś coś więcej? Mogę przeczytać taki wiersz, tylko chciałbym zerknąć do komputera. Takich wierszy jest kilkanaście, które są z jednej strony przepojone tęsknotą za Polską, a z drugiej strony Izrael mają jako bohatera. No, na przykład wicher wysoki. Wicher wysoki z Golanu, wicher upalny z Negevu, ołów na niebie rozlany z chmurą gniewu. Bijesz o ściany domu, wichrze szalone, w porywie. O, nie naszczęciesz lidra z ogrodu. Badyl spalony na polu, dym rozwiany w zagonie, węble stąpające konie w sercu zaboru. Wiatr też jest częstym motywem Wygockiego. W tym tomie podróż zimowa. Mamy do czynienia z taką konfrontacją dwóch żywiołów. Słońca i piasku rozgrzanego izraelskiego i śniegu, zimy, mrozu północnej Polski. On nie użył nigdy słowa Polska. Czasami używał słowa coś z Biblii, prawda? Ale nigdy nie użył słowa Polska. Natomiast zawsze wszystko działo się na północy. Tęsknił za zimą. No, tęsknił za zimą. Będąc skazany na piach i na to palące słońce. Natomiast u Chłaski także ten motyw Hamzinu jest niezwykle istotny. Czyli tego wiatru. Tego wiatru pustyni, tak, który przychodzi kilka razy w roku, daje się poznać już po turyście, nie. Turysta potrafi przeżyć Hamzin. Turysta potrafi... Ale on jest lokalny. Ale on jest oczywiście. Bohater Chłaski to jest ktoś urodzony na wschodzie Europy, bo to jak Gabakarow to jest Rosjanin, prawda, czy ten bohater nienazwany, nie mając imienia, przyjaciel Ego, o którym wspominałem, jest Polakiem. Czy kochanek Ester też jest Polakiem. No to te ślady polskości są bardzo wyraźne, ale przyjeżdża nie jako turysta, tylko jako ktoś, kto się zakorzenił, natychmiast rozumie ten kraj. O tak, jest nieprzystosowany koniec końców do niego, ale stara się. A turyści, to co ja opisuję płasko turystów, są ludzie z jakimiś atrybutami prześmiesznymi, z maskami tlenowymi, z gazetami, którymi się przykrywają twarz, opalają się na czerwono, co jest dyskwalifikujące. Ktoś, kto się opala na czerwono, jest dla Chłaski godny pokój w Izraelu, jest godny pogardy, prawda? Znaczy, to jest nieprzystosowany, bo przyjechał, żeby przepuścić trochę gotówki. Można go oszukać, obpić, tak jak drugi zabić psa, czy narzuconym jawie, to robią dwaj protagoniści. Prawda? I to nie ma znaczenia, czy ktoś jest Żydem, czy jest nie Żydem. Prawda? Jak mówiłam na czerwono, to się nie nadaje do Izraela. Koniec, kropka. No, myślę, że trochę takich jest, co się opalają. Nawet którzy się urodzili w Izraelu, a opalają się na czerwono. Tak, ale nie chciałbym racjonalizować się po prostu, prawda? Nie mam sobie przypisu, prawda? Sprawa tak współżo jest, tak? Nie to miałem na myśli, tylko jeszcze jakieś motywy izraelskie u Wygockiego, które są takie bardzo charakterystyczne? U Wygockiego Izrael jest takim ponurym przeznaczeniem. Ponurym przeznaczeniem, on sobie zdaje sprawę w pewnym momencie, że na ten kraj jest skazany. Ale też z drugiej strony mógł emigrować gdzieś indziej. Prawda? On nie musiał emigrować. Tak jak emigracja 1938 roku znała te profile emigrantów znakomicie opisane przez Joannę Wiszniewicz, już błogosławiony pamięci niestety, są rozmaite. Emigranci jadą przeważnie na zachód Europy. Do Danii, do Szwecji, prawda, przepływają ocean. On się zdecydował na Izrael i mógł z tej decyzji się wycofać. To znaczy nie mógł wrócić do Polski, ale mógł jak Arnold Słucki na przykład też w tym, też zapomniany poeta w tym tomiku opisanym, w tym tomiku mając swój własny tomik któryś. Jak Arnold Słucki, który jest w Izraelu, ale chce być jak najbliżej Polski, wjeżdża do Niemiec. Tam pochowany zresztą. Wygocki mógł zrobić to samo, nie zdecydował się. Z jakich powodów nie wiem, ale
jednak ten Izrael, być może to był jednak kraj jego drugiego wyboru. Takiego gorzkiego. Gorzkiego, ale jednak. Tak. To jest, jest to prawdopodobne. I ciekawe. I ciekawe. Nie wiem, czy może Państwo mają jakieś pytania do dzisiejszych bohaterów. Że może byśmy przeczytali może jeszcze coś łaski, bo żeśmy czytali Wygockiego. Ale to musiałbym przeczytać swoje, bo jakby było to... Swoją łaskę. Tak, swoje własne, to może sobie daruję. Jeszcze jakiś, przeczytałbym chętnie jeszcze ten wiersz, którym Chłasko, którym Wygocki opisuje swoje przybycie w zasadzie do Izraela. Płynąłem długo oceanem, płynąłem w przemoczonej trumnie i gwiazdy sterowały trumnie poprzez granatową ścianę. Płynąłem, niestrudzony piekur, w mokrej trumnie, wśród rupieci, w ciemnym kącie sterty śmieci, ktoś zamiatał bez pośpiechu. Czarny adres na tej skrzyni, smało pisane słowa zwiodły, zamiast brzozy, zamiast jodły, piach przywitał na pustyni. W tomu podróż zimowa z roku 75. Taki był chyba jego stosunek do Izraela i do Polski, tak? Tak mi się wydaje. Ta tęsknota do opisania, ta tęsknota polskim lat nie tylko poetów i pisarzy, ale Polaków, którzy, dla których Izrael był koniecznością, a dla których Polska była marzeniem. Tak mi się wydaje. Chciałbym przeczytać taką monografię kiedyś. Albo esej choćby. Czekamy. I teraz oddaję głos publiczności. Tak, chciałem powiedzieć taki komentarz, ponieważ miałem przyjemność i zaszczyt prowadzić rok temu promocję akurat tej książki, która jeszcze nie była wdrożona, która się była w Muzeum na Galicji, na mapie różnych punktów, których Piotr jeździł z tą książką także zawitał do Krakowa. Ale dzisiaj jest to uzupełnienie, znaczy mamy do czynienia z kimś, z takimi narracjami no, zupełnie różnymi, które się składają jednak w jakąś taką paradoksalną całość dwóch strategii przeżycia, takie głęboko biograficzne. Bo ten stosunek łaski, ten Izrael jest o wiele bardziej afirmatywny niż stosunek Wygockiego, prawda? Ten paradoks prowadzi na to, że on jest, że nawet nie jest Żydem, on nie musi tam zostać, ale on też dokonuje takich wyborów, znaczy lepiej rozumie tych ludzi, próbuje, niż na podrobie tego Wygockiego, który jest jednak bardzo, bardzo w tej swojej katastrofie życiowej nieoswobodzony z przeszłością, prawda? Izrael, no, tak mi się wydaje, że on jest niesłychanie tutaj obcy. Będzie nawet, wydaje mi się, że jest czymś bliższym. Nawet to Gęcia, prawda? Ten okres komunizmu. Ale ja mam pytanie, bo na temat Chłaski udało mi się z Piotrem porozmawiać już jakiś czas temu, natomiast na temat Wygockiego mam kilka pytań takich nurtujących. To był pisarz, który był, czytając te wiersze w Twoim wyborze, też mając opowiadanie nowele Wygockiego, muszę powiedzieć, że to był pisarz, który niesłychanie jednak nie dość, że nie wydostał się z tej otchłani, to jest zupełnie zrozumiałe, że jakby tej rzeczywistości Auschwitz nawet nie opuścił do końca. To takim głównym jednak motywem jest opuszczenie praw. Ja czytając te wiersze izraelskie, to mi się przypomniało, mówiąc już o mojej profesji, bo kilka razy adoptowany Wygocki w drobnych rzeczach. Tam były takie etiudy szkolne w Łodzi, wszystko w latach 60. Kiedy on jeszcze funkcjonował, wszyscy o tym już na boki, kiedy nie żadnego Izraela. Czarna suknia może jest taką najbardziej znaną jego adaptacją, zrobioną przez Janusza Malejskiego w 72 roku. Także o opuszczeniu, o kłamstwie, o śmierci, o takim kłamstwie, które próbuje utrzymać w życiu matkę głównego bohatera, która ginie i wdowa oszukuje ją, że on zaraz przybędzie. To jest taka nowela bardzo symboliczna i metaforyczna zbudowana. Natomiast on zrobił taki mało znany film, taką etiudę,
kilkuminutowo, w Majewskim, to był taki pomysł Wygockiego, mimo że Bardini tam komentuje, ale komentarz jest zapisany przez Wygockiego. Pod tym róża, to jeszcze od tego pierwszego roku, kilkuminutowo. I to jest, to pokazuje w takich powolnych panoramach cmentarza żydowskiej i masywy. Nic więcej. Takie mi się opuszczono, prawda? Dzisiaj powiedzieliśmy, że kontestacja to dosyć banalna i też symbol wizualny nie jakiś oryginalny szczególny, prawda? Natomiast to był też 62 rok. Ten jego komentarz, on jest nie w jakiejś formule nostalgicznej, tylko formule takiego oskarżenia. To jest zadziwiające między tą taką lekką, leniwą panoramą pokazującą właśnie spokój i ciszę, tą martwotę też, ale gdzieś oczywiście skondensowaną ciszę, a z drugiej strony taki oskarżycielski ton, tak jakby on się łomotał cały czas w sobie, jakby było oczywiście niezgody na tym świecie. To zadał do Piotra jedno pytanie, które mi się wydaje interesujące. Była niesłychanie szlachetna postać, prawda, ideowo, także w okresie gimnazjalnym on nie wybrał tej strategii ojca sionisty, tylko wybrał tą, którą z różnych strategii, które istniały, prawda, dla tożsamości żydowskiej, czyli tą tożsamość komunistyczną, on nigdy do końca nie porzucił tak naprawdę, wydaje mi się, prawda, już on to roznoszenie idealistycznie, mimo że mógł to zweryfikować, jak ten proces wygląda, właśnie w latach 50. do 56. roku, czyli do tego okresu budżetowego, 53. 4. miał takie doświadczenie. Natomiast on został absolutnie z tego w jakiś sposób niezłomny. Mi się wydaje troszeczkę ciekawe, bo on był obok Auschwitz. On użył takiego zdania, które zapowiada, że to nie było miejsce, w którym mogłoby zafunkcjonować sumienie komunisty. Takie bardzo charakterystyczne jest. Sumienie komunisty, które on uważał za jakąś ideę fix, za jakiś paradygmat takich bardzo czystych wyborów etycznych, prawda? Dzisiaj byśmy to troszkę opluli i powiedzieli, że właśnie ta jego biografia, ta strategia biograficzna, to jest taka strategia żydokomunistyczna, w cudzysłowie. W cudzysłowie oczywiście, ale z tym pejoratywnym designatem, prawda? Pisarz, który musiał też uciekać na to. Natomiast do końca został temu wierny. Dla mnie to było niesamowite wstrząsające. Nie zwątpił, nawet o postsocjalizmie. To było odwrócenie tej sytuacji Borowskiego, który się rozczaskał, który chciał się zlepić po wojnie z tych, te odłamki wiary, cokolwiek, zlepić przy pomocy tych fug komunistycznych. Prawda? Ale które doprowadziły ostateczności do jego całkowitego rozpadu w tej śmierci. Natomiast on przeszedł przez to wszystko i był jakby niesłychanie temu wierny. Mnie to najbardziej uderzyło, że mimo wszystkiego. Prawda? Komunizm, to komunizmem, a system, który zbudowano, w którym Wygocki funkcjonował, to jest to dla niego druga rzecz. On to rozczarowanie przeszedł dosyć szybko. Ale podwinży także pozostał wciąż autorem wydawanych w dużych nakładach. Jego socjalistyczne teksty niektóre są znakomite, ja to wspominałem, ale może warto powiedzieć o takim opowiadaniu Sabotaż. To jest opowiadanie z taką psychologicznym mistrzostwem napisane. Oto dyrektor fabryki dostaje informację o tym, że w jego fabryce ma być przeprowadzony sabotaż i zaczyna podejmować działania zapobiegawcze. Nasila kontrolę, w końcu, koniec końców, nawet wstrzymuje produkcję. Okazuje się, że ta informacja sama jest już sabotażem, zwłaszcza gdy otrzymuje ją dyrektor, który nie jest dosyć ideowo uświadomiony. Ta ideowość dla niego była istotna z jednej strony to uświadomienie, prawda, nawet było istotne. Tak, ponad wszystko. Mówiłeś o tych Macewach, prawda? O tym cmentarzu, to są lata 60., to musiała być wtedy awangarda.
początek, to musiało być wtedy, nawet jeżeli nie biorąc pod uwagę sztukę filmową, to coś niebywałego. Mamy zainteresowanie cmentarza żydowskiego datujące się lata 90. To dzisiaj nam się może wydać ten motyw zbanalizowany, prawda? Ale musimy go czytać w kontekście historycznym. Także nie znam tej nowy. To ja na pewno do niej zajrzę, tym bardziej, jeżeli Aleksander Bardin jest lektorem, ten, który po pogrobie kiedyś. No, ten komentarz, nie wiem, czy to została podana jako osobna nowela, być może nawet scenariusz też inny pisał. Natomiast on jest autorem komentarza Bardiniego, który jest przez większość, ale też nie takim elementem dominującym. Komentuje bardzo właśnie, tak jak powiedziałem, w sposób, kiedy radykalny, to nie pasuje do tej miękkości, tego chiaroscuro, tych zabaw, szarością, oświetleniem wynikających z kalki wizualnej, tej kilkuminutowej, dziewięciominutowej, wydaje się. Natomiast na ile Wygocki jako rozczarowany komunista pozostał wciąż ideowym komunistą, trudno mi jest odpowiedzieć. To jest ciekawe pytanie, prawda? Czy tęsknota za tym autorem? Zauważyć, że on był na pierwszej linii walki z nierównościami społecznymi. On chodził za głębię, on na własnej skórze doświadczył wyzysk i nędzę i postanowił z nią walczyć. Tak, jego ojciec był syjonistą i marzył o Palestynie, chociaż nigdy tam się nie wybrał, jak zresztą większość syjonistów z Polski, nie tylko. Natomiast on tę ideę odrzucił. Co już miał do wyboru jeszcze? Miał do wyboru drogę, którą uznał za lepszą, czyli bunt. On uznał, że to jest no tak jakby... Nie postawienie kropki na to. Tak, ponad wszelką wątpliwość. Czyli chciał być gorliwy do końca. Miał jeszcze drogę asymilacji, którą jako znakomicie mówiący po polsku, w dużej mierze wyemancypowany, Żyd mógłby tą drogą pójść. No prędzej czy mógłby tą drogą iść do lat 30, kiedy mu środowisko w sposób wulgarny przypomniało to, kim jest, tak? Nie mówię już o roku 1939, kiedy wkroczyli Niemcy do Polski. To był jego wybór. To był człowiek rozczarowany tak naprawdę. Człowiek wielkich życiowych tragedii. Raz, że rozczarował się, przeżył tą śmierć własnej rodziny, świata własnego, prawda? Czy już Żydów Kępińskich przeżył zagładę. Przeżył śmierć własnego świata, przeżył rozczarowanie komunizmem i później przeżył jeszcze wygnanie z Polski na koniec i tę konieczność emigracji z Warszawy Gdańskiej w nieznane strony. Musicie zapytać o te okoliczności 1938 roku, bo spełnić tę notę biograficzną. Dlaczego był zmuszony do wyjazdu? Jaką on funkcję? Kilkanaście tysięcy osób. Dlaczego wybrał w ogóle wyjazdu? Czy mógłby brać co część wyjazdu? Stany, Kanady, Szwecja. Tak, mi się wydaje, że to był drugi kraj jego wyboru. Jednak. Że jednak, może ta gorliwość. Jeżeli być lewicowcem, to komunistą. Jeżeli już emigrować, to do swoich, prawda? Skoro mnie piętnują po raz kolejny jako Żyda. Jego tożsamość żydowska to jest sprawa opisania, natomiast postaci są rzadko religijne. To na marginesie, prawda? Ze społecznością żydowską łączy głównie antysemityzm, można powiedzieć. Oni są Żydami, ponieważ są jako Żydzi piętnowani. Tak? Może dokładnie tak, jak to opisał Sartre w 1947 roku kwestii żydowskiej. I tutaj ten przypadek by się sprawdził. 1968 rok to jest z jednej strony, no jak to historia antysemityzmu poucza, to jest te wielkie fale antysemityzmu są stymulowane i na wzgórz, jak establishment, jakaś władza wykorzystuje pewne dyspozycje społeczeństwa, które Hannah Arendt w tym kontekście nazwała motłochem i wskazuje Żyda jako obiekt do agresji, jako kozła ofiarnego, jako winnego rozmaitych negatywnych zjawisk społecznych i tak dalej. To już nadszkoda mówić. I kula śnieżna, prawda?
jest tak, że to tylko Polska Zjednoczona Partia Robotnicza wówczas nienawidzi Żurawka. Okazało się, że koledzy z fabryki, koledzy literaci, sąsiedzi, prawda, chętnie angażują się w taką antysemicką nagonkę i jeżeli fizycznie nie zmuszają do wyjazdu, to stwarzają taką atmosferę, która temu bardzo służy. Wygockiego jeszcze donos obrzydliwy i to chyba przesądziło czarę goryczy. Gdyby został, nie sądzę, żeby ktoś go zastrzelił, ale ja też rozumiem, nie zapominajmy, że 68 rok to jest świeżo po zagładzie wciąż. Ci ludzie mają w pamięci, tą hekatombę mają w pamięci własne ofiary i po prostu to przesądza czarę goryczy. Niektórzy ludzie wracający w roku 45 czy 6 do Polski, którzy zastają puste miasteczka, puste sztetle, miejsca już zajęte przez nowych lokatorów i nie znajdują nikogo, nie tylko z rodziny, ale z sąsiadów. Oni już psychicznie nie wytrzymują. Tak? Jeszcze biorąc pod uwagę to, że Polska lat 45 na 6 była krajem, domową i jeszcze, gdzie życie Żyda się nie liczyło w ogóle. Tak. Prawda? Na samej Lubelszczyźnie to są niedokładne szacunki, zabito w tym czasie około 100 Żydów. Prawda? Także biorąc pod uwagę to zagrożenie, tak naprawdę tylko Łódź i Warszawa to były bezpieczne miejsca wówczas dla Żydów. Bo już nie Kraków, już nie Kielce, już nie Radom. Nie mówiąc już o prowincji, jakiejś o wsi. I niektórzy wyjeżdżali wtedy, Wygocki tego nie zrobił. Ale w 68 roku to już było dość. Dosyć, może William Blake, przysłowie piekielnych, czyli za dużo. Także ten jego wybór, znaczy wybór, to jego, te jego reakcje, ja rozumiem całkowicie. Ja bym chciał zapytać, jeśli mogę, o kwestię, którą ja się interesuję, czyli to napięcie świecko-ortodoksyjne w Izraelu. Czy któregoś z tych autorów pojawia się w ogóle jakaś ta kwestia sporu świeckich i ortodoksyjnych Żydów? Łasko. Pięknym dwudziestoletnim korespondencji, a także bohaterowi Łaski, których moglibyśmy z pewnym przedłużeniem uważać za jego alter ego, przyjeżdżają do Izraela z Biblii. Miałem Biblię pistolet, to były dwa atrybuty, które przychodzą do Izraela. Czyli to jest świat Biblii dla niego. Tych wątków on specjalnie nie pogłębił, prawda? Ortodoksyjnych Żydów Blake w ogóle nie spotyka. Łasko na ulicy. To znaczy, ja mówię o bohaterze Łaski. Jak powiedziałem, nie przekracza bram Jerozolimy, prawda? Tam by nie miał wyjścia. Nie miał wyboru. Jeżeli umieszcza swoje brudne czyny w Hajfie, to w Portowej. W tej raczej obcuje marynarzy, świat sutenerów, prostytutek, drobnych złodziejaszków, Arabów, których nie odróżnia od Mizrachijczyków. Jest w brudnych czynach, opisuje zemstę Arabów na niejakim Hermanie, chyba Niemcu, który zabawiał się z Danielą, a nie chciał się z nim ożenić, dlatego że miał żonę już w Niemczech. Ci bracia Danieli czekają pod hotelem i jak tylko wyjdzie Herman, no to zrobią z nim koniec. Ale później okazuje się, że to nie są wcale Arabowie, tylko emigranci z Maroka. Nie widzę w ogóle religijnych Żydów na kartach tej procy. Oni są nieobecni tak naprawdę. Czyli Jerozolima też występuje tylko jako miasto tych sutenerów i prostytutek? Nie, do Jerozolimy nie wprowadza w ogóle postaci. Ale nawet mówiąc o tym... Nie, to tylko są aluzje. Jerozolima to jest dobre miejsce na przekręt, na sutenerstwo, na zarobek własnym ciałem, tak? Na kradzież i tyle. Nie ma tej Jerozolimy Haredim uświęconej, tak? To nie Chłasko. Jeżeli by Chłasko, raz, owszem, no są, występują ortodoksyjni Żydzi, oto jadą do bohaterowie, jadą do kibucu i dają przedstawienie lalkarskie. I obrażają Torę czy Boga i ci Haredzi, ci ortodoksyjni, nie lubię słowa ortodoksyjni. I ci Haredim zaczynają ich gonić. Wyrzucają ich, zaczynają gonić, chcą pobić. Ale im się udaje uciec. No to jest jedyny w zasadzie, bo tu mi nas nie przypominam w tej chwili.
motyw z prozy płaskowej. A nie zapominajmy, ta proza, powinienem wspomnieć o tym wcześniej, on połowę swojej prozy poświęca Izraelowi. To nie jest tak, że jest epizod dla niego literacki. Największą powieść, taką epopeję wręcz, Trudne czyny i najlepsze opowiadanie w dzień śmierci jego, pojmam o Ester, to są opowiadania, które się dzieją w Izraelu, napisane już po wyjeździe z Izraela oczywiście, ale akcja jest tutaj. Także to raczej Tel Awiw, raczej portowa Haifa, raczej Jaffa, później Eilat, o złoczyńcu przedstawia, o rozmaitych przestępców, ten był świadek, znakomicie. Ale jakoś religijnie mu się tu nie komponowały. To ja bardzo dziękuję. Dziękuję za spotkanie i mam nadzieję, że będzie do Ciego i płaskę, że nie będą to zapomniani. I pisarze. I pisarze, tak. Dziękuję bardzo.